W Dysie powstało nowe boisko wielofunkcyjne i sala gimnastyczna. Otwarciu towarzyszyło poświęcenie obiektów oraz uroczyste przecięcie wstęgi. Obiekty, które dzisiaj zostały poświęcone, rozpoczęta uroczystość mszą w kościele parafialnym w Dysie, zostały wybudowane z dofinansowania ministerialnego. W 1/3 kosztów inwestycji, 2/3 pokrył samorząd gminy. Kwota inwestycji budowy sali sportowej to 2 miliony złotych, natomiast boiska wielofunkcyjnego 400 tysięcy. Bardzo ważne jest, że z nowych miejsc będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Podkreślał to nie tylko lubelski starosta, ale również lubelski kurator oświaty. Te obiekty sportowe, zarówno boisko wielofunkcyjne, jak i sala, będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale również osobom dorosłym. Powinno nam zależeć i myślę, że taka tendencja w tej chwili jest, że coraz więcej ludzi aktywnie uprawia sport w różnym wieku i myślę, że żeby tą tendencję podtrzymać, a wręcz zachęcić nie tylko młodzież, ale i osoby dorosłe uprawiają sportu, potrzebne są obiekty, właśnie takie jak tutaj mam miejsce, sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne. Wiemy na pewno, że te obiekty sportowe po pierwsze były bardzo potrzebne, a po drugie, że one na pewno będą tętnić życiem. I nie tylko wierzę, mam taką nadzieję, że będą przez dzieci, które będą brały udział w zajęciach, ale również przez dorosłych. Bo te marzenia, myślę, były również udziałem w tej chwili rodziców tych uczniów, którzy będą z tych boisk korzystać. Warto zaznaczyć, że nowe obiekty sportowe będą służyć również drużynie futbolowej DKS Błękitni Dys. Problem był gdy się z boiskiem, bo nie było dobrej lokalizacji. Wieś jest bardzo stara, ma kilkaset lat, a miejsca na boisko nie było i to był duży problem, dlatego nawet drużyna sportowa, która funkcjonuje, miała problemy z przygotowaniem się do meczu. Teraz będzie miała taką możliwość i na boisku sztucznym, i na boisku naturalnym i cieszymy się, że ono będzie aktywne, że będzie od razu miało swoich użytkowników, bo to jest najważniejsze. Podczas uroczystości wiceminister edukacji poruszył również temat opuszczania przez dzieci lekcji wychowania fizycznego. Dzisiejszy ten budynek, ta sala gimnastyczna, to boisko, to jest właśnie to, na co dzieci oczekują. Ważne jest, aby w roku szkoły w ruchu te boiska i te sale gimnastyczne nie stały puste. Dlatego też dzisiaj zwracamy uwagę na to, żeby było powszechne potępienie tego, że wielu uczniów nie ćwiczy na lekcjach WF-u. Podczas otwarcia obiektów sportowych wójt gminy Niemce wręczył nauczycielom nagrody z okazji gminnego święta edukacji. Jest to coroczna nagroda. Zazwyczaj jest tak, iż każdego roku inni nauczyciele otrzymują tą nagrodę. Są desygnowani przez dyrektorów poszczególnych szkół, a w naszej szkole, w naszej gminie jest 7 szkół i jest to dosyć duża liczba. W tym roku nagród było 18. Została wręczona również nagroda specjalna wójta dla pani dyrektor przedszkola nowo wybudowanego i oddanego w tym roku do użytku, pani Elżbiety Topyły. Uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego i sali gimnastycznej towarzyszyły również występy artystyczne dzieci i folkowego zespołu. Teraz liczymy na wiele sukcesów sportowych zarówno zespołu DKS Błękitni Dys, jak i uczniów lokalnej szkoły.